teraz jesteśmy w samym centrum Radomia, przy ulicy Prusa. Będziemy tutaj podziwiać naszą realizację. Dość oryginalną. Jaką? Spójrzcie sami. Ta fasada z pewnością nadaje charakteru budynkowi, wyraźnie przełamuje jego geometrię, wprowadzając element nowoczesności i architektonicznej finezji. Fasada jest zamontowana na wycinku koła. Nie jest to rozwiązanie często widywane, dlatego jest dość oryginalne. Nasi specjaliści uwielbiają takie oryginalne projekty i doskonale wiedzą, jak za nie się zabrać. Jak to zrobić? System fasad aluminiowych Haluprof MBS R50 pozwala na tego typu wariacje. Natomiast przede wszystkim należy wykonać odpowiednie pomiary podstawy geometrii wykreślnej, posługiwanie się programami do projektowania typu AutoCAD oraz programami systemowymi dostarczonymi przez firmę Haluprof pozwalają na wykonanie tego typu fasad. Przemku, to może kilka technicznych szczegółów. Jakie są różnice między takim rozwiązaniem a standardową fasadą połaciową? Fasada nie różni się niczym w przeciwieństwie do fasady płaskiej. Natomiast w odpowiedni sposób muszą zostać przygotowane rygle, które muszą być zacięte pod odpowiednim kątem. Oraz różnice możemy odnaleźć w listwach dociskowych fasady. To jeszcze kilka słów o zastosowanym szkle, które nie zostało dobrane przypadkowo. Patrząc z zewnątrz, na pierwszy rzut oka, przypomina kolor Piano Black, choć z tego co wiem, w tym przypadku posługujecie się zupełnie inną nazwą. Praktycznie z zewnętrznej strony nie ma możliwości zobaczenia, co się dzieje w środku. Jest to również szkło barwione w masie i jest to odcień dark grey, czyli można by powiedzieć w wolnym tłumaczeniu ciemny grafit. Możemy zastosować podobne rozwiązania również w Twojej inwestycji. Nasi eksperci z pewnością pomogą w urzeczywistnieniu także najbardziej odważnych wizji. Finco. Okna, drzwi, fasady.